Deadpool pod względem emocjonalnym jest bardzo zachwianym bohaterem, który jest nieprzewidywalny. W uniwersum Marvela posiada on więcej wrogów niż przyjaciół i praktycznie od samego początku, gdy zadebiutował w komiksach, był on powiązany z mutantami i dobrze wam znanym Wolverinem. W wydarzeniach przedstawionych na łamach komiksów często historia krzyżowała drogi obu bohaterów, gdyż według przeznaczenia byli po prostu na siebie skazani. W zależności od danej sytuacji, ich relacje potrafiły ulegać jednak drastycznej zmianie. Czasami bardzo dobrze się dogadywali, należeli do jednej drużyny i potrafili wspólnie ratować świat, jednak w wielu historiach pałali do siebie pogardą i nienawiścią. W dzisiejszym materiale opowiem wam o tym, dlaczego Deadpool w komiksach nie przepadał za swoim towarzyszem. Z góry dziękuję za każdą łapkę i komentarz, bo tego typu aktywność pomaga w rozwoju kanału. Deadpool skrywał w sobie nienawiść do Wolverina z wielu większych i mniejszych powodów. Jednak głównym czynnikiem niechęci Wade'a względem rywala była łatka, jaką przypieli mu w uniwersum Marvela. Obaj bohaterowie posiadali niesamowity czynnik leczący i spory potencjał bojowy, jednak to Wolverine był uważany za doskonałego bohatera, a Deadpool za wybryk natury, który nie powinien istnieć. Wade często na łamach komiksów zazdrościł Wolverinowi, że ten uznawany jest za lepszego bohatera, co było powodem wielu bujek, do których między nimi dochodziło. Przez długi czas Deadpool trzymał w sobie wywołany tym ból, używając względem towarzysza jedynie niepochlebnych komentarzy. Finalnie, gdy sytuacja była już zbyt napięta, dochodziło między nimi do bójki, która potrafiła oczyścić atmosferę. Deadpool zazdrościł Wolverinowi, że to właśnie on został przyjęty do X-Menów i miał okazję ratować świat z drużyną bohaterów. Sam niestety w większości przypadków musiał pozostać samotnikiem, gdyż ze względu na swój charakter i dokonania nie mógł dołączyć do żadnej z drużyn bohaterów. Wade nie mógł również zrozumieć, w jaki sposób Wolverine został bohaterem, skoro często neutralizował ludzi, a bohaterowie nie mogą popełniać takich czynów. Patrzył na niego przez pryzmat samego siebie, gdyż inni superbohaterowie często odrzucali kandydaturę Deadpoola ze względu na czyny, jakie popełniał. Nie mógł zrozumieć, że sam był zbyt nieprzewidywalny i uważał to za wielką niesprawiedliwość. Logan, mimo że był samotnikiem i miał ciężki charakter, miał zdecydowanie więcej ludzi, którzy patrzyli na niego życzliwym okiem. Był to też powód, przez który Wilson z zazdrością patrzył na Wolverina. Z tego też powodu Wade rozsiewał za jego plecami fałszywe informacje na temat swojego kompana, aby zniszczyć jego renomę wśród wiernych towarzyszy. Miała to być forma kary za to, że Logan miał więcej przyjaciół. Jeśli chciałbyś posłuchać o innych ciekawostkach z komiksów Marvela lub odkryć historię bohaterów i złoczyńców, pozostaw w komentarzu hasło Loki, Władca Czasu. Do usłyszenia, cześć!